W tym wideo spróbuję Ci odpowiedzieć na pytanie, czy poniesiesz jakiekolwiek konsekwencje, poza oczywiście Twoimi zdrowotnymi, jeżeli nie dostarczysz zwolnienia lekarskiego pracodawcy lub do ZUS-u, tylko po prostu pójdziesz od lekarza prosto do roboty. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania internauty. W piątek po południu złapał mnie ból kręgosłupa. Trafiłem do lekarza, który po zdiagnozowaniu urazu zaproponował mi od razu wystawienie zwolnienia lekarskiego. Jednak na moją prośbę zwolnienie to zostało wystawione na okres stosunkowo krótki, no w sumie weekend oraz poniedziałek, wtorek i środę, czyli do jutra. Tak krótko, ponieważ mój pracodawca zwolnień totalnie nie toleruje, natomiast w weekend leki zadziałały na tyle dobrze, że postanowiłem w obawie przed pracodawcą pojawić się w poniedziałek w pracy. Zwolnienia oczywiście mu nie przedłożyłem. Czy w takiej sytuacji grożą mi jakiekolwiek konsekwencje ze strony ZUS-u? Czy pracodawca dowie się o istnieniu takiego zwolnienia lekarskiego na podstawie druku L4, który lekarz wystawiający mi zwolnienie przekaże do ZUS-u? No, czy może ZUS do momentu, kiedy płatnikiem jest pracodawca, czyli tego 33 dnia zwolnienia, nie będzie ingerował w te sprawy? Odpowiadając krótko na to pytanie, znaczy pogratulować po pierwsze postawy obywatelskiej. Przypuszczam, że jakby wszyscy mieli takie podejście do zwolnień lekarskich, bylibyśmy, przynajmniej naród polski byłby przed narodem japońskim, ale to tak, mała dygresja. Ale do rzeczy, odpowiadając krótko na to pytanie. Wystawiłem naprawdę wiele zwolnień lekarskich, które osoby chore nie przedstawiły żadnemu pracodawcy czy ZUS-owi i nie słyszałem o jakichkolwiek konsekwencjach, no jeżeli oczywiście pojawiły się w pracy, czyli nie było to jakaś nieobecność nieusprawiedliwiona. No, czasem później się okazało, że przy okazji choroby te zwolnienia służyły osobie chorej do jakichś innych celów, no, najczęściej usprawiedliwienie nieobecności w sądach czy gdziekolwiek indziej, no, ale na pewno nie służyły one do otrzymania czy wyłudzenia zasiłku chorobowego z ZUS-u. Uczciwie jednak muszę przyznać, że takich osób niedostarczających, powtarzam jeszcze raz, niedostarczających zwolnień jest niewiele, no, ale w masie ludzi zawsze ktoś się taki trafi. Tym niemniej, jak mojej osobistej małżonce nic się nie stało za to, że nie dostarczyła zwolnienia lekarskiego i to dosyć długiego, poszpitalnego, to raczej z Tobą będzie tak samo. Na tym kończę. Jeżeli mimo wszystko Ty miałeś jakieś konsekwencje za niedostarczenie zwolnienia i jednoczesnego pójścia do pracy, chętnie usłyszę od Ciebie, jak to się skończyło. No, tak na marginesie ciekawi mnie, jak to będzie już wyglądało niedługo, ponieważ ma wejść, a być może już wszedł, system elektronicznego dostarczania zwolnień lekarskich prosto do ZUS-u z pominięciem pracownika, czyli po prostu lekarz coś tam wypisuje, chory nie dostaje żadnego druku do ręki, no a wszystko to idzie bezpośrednio do pracodawcy lub do ZUS-u. Pożyjemy, zobaczymy. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. No i tradycyjnie, jeżeli Ci się to wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka, podziel się tym filmikiem na Facebooku lub na jakiejś tam swojej stronie internetowej, czy swoim jakimś ulubionym forum. Masz na to moją pełną zgodę. Natomiast jeżeli masz jakieś pytanie, które pominąłem w tym filmie, czy wynik Ci jakiś problem po obejrzeniu tego filmu, oczywiście wejdź na moją stronę zwolnienielekarskie.pl. Tam toczy się najwięcej dyskusji. No i żegna Cię Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w następnym wideo.